Siemanko, siemanko, drodzy widzowie. Witajcie w smerfikowych opowieściach. Dzisiaj mamy środę, 13. Co prawda, 13, nie piątek, ale równie pechowy dla Papa Smerfika. Jak wiecie, 7 marca YouTube zbanował konto dla Papa Smerfika. Rafał odwołał się od tej decyzji i kanał powrócił po 2 dniach. Papa Smerfik zaczął więc ponownie publikować treści. Jednak były one bez monetyzacji. A dziś nastała kolejna przykra sytuacja dla Papa Smerfika. Mianowicie, jego kanał został usunięty. Znając życie, Rafał pewnie będzie się znowu odwoływał. Nie zapominajcie jednak, drodzy widzowie, że Rafał posiada także inny zapasowy kanał pod nazwą Papa Smerfik Extras, na którym prawdopodobnie będzie ponownie publikował treści, tak jak miało to miejsce 6 dni temu, gdy usunęli mu kanał po raz pierwszy. Czy waszym zdaniem dobrze się stało, że kanał Rafała został permanentnie zbanowany z YouTube'a? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja osobiście uważam, że Rafał za szybko chciał ponownie zmonetyzować swoje treści i mógł wstrzymać się z publikacją materiałów, a sprawa trochę przycichnie. Ale czego można spodziewać się po osobie chciwej? Tak jak już wspominałem, pycha kroczy przed upadkiem. Wiem, że zaraz wyleje się fala komentarzy widzów Papa Smerfika, którzy to rozgoryczeni tym, że kanał jego został usunięty, będą wylewali swoje żale. Ale pamiętajcie, drodzy widzowie i hejterzy, by w komentarzach odnosić się z szacunkiem do drugiego człowieka. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Koniec to miał być lutym rok temu, no cały czas piszą, że koniec. Każdy pisze, że koniec.